Cześć, witajcie w niedzielę. Zaczynamy kolejny odcinek. Tym razem pogadamy sobie dalej o sprzęcie. Dalej mam kilka odcinków w przygotowaniu i dalej muszę je odłożyć. Ale cały czas mam nadzieję, że to już jeden z ostatnich filmów, które nagrywam sprzed komputera, a nie z lasu, bo mam nadzieję, że już te następne odcinki będą nagrywane na zewnątrz, gdzieś w okolicznościach bardziej rowerowych, bo pogoda już chyba coraz bardziej ku temu sprzyja. No ale bez zbędnego ględzenia przechodzimy do tematu odcinku, czyli do graveli. I zastanówmy się nad tym, czy to jest chwilowa moda, która za sezon 2 się skończy, jak niektórzy mówią, czy będzie to rower, który tak na stałe i na tak na mocno bardzo zadomowi się w ofertach wielu, wielu producentów. W przeszłości mieliśmy już kilka typów rowerów, które tak wchodziły na chwilę i całkiem też w podobnym tempie znikały z tej oferty. No, chyba takim najlepszym przypadkiem są fatbaki, które no, dalej jakoś tam funkcjonują na rynku, ale to jest taka już totalna, totalna nisza, a był chyba taki jeden sezon, gdzie nagle wszyscy się rzucili, że wow, fatbike to jest w ogóle taka super sprawa i w ogóle taki świetny rower, no nie, nie jest jak się okazuje i wcale tak mocno nie ruszył on całym rynkiem rowerowym, jakby się wydawało wcześniej. Podobnie można by powiedzieć, że było ze standardem rowerów na kołach 650B, tylko tutaj z tym zastrzeżeniem, że to chodzi o rowery takie bardziej cross country czy maratonowe i tutaj tak naprawdę można by powiedzieć, że za sprawą marketingu jednej osoby, a dokładnie Nino Schurtera, okazało się, że można na tym polu dosyć dużo ugrać przez pewien czas, no ale praktycznie mało kto ten trend podłapał. Było kilku producentów, którzy szli w te rowery na tym średnim rozmiarze koła, natomiast no definitywnym końcem tego rozmiaru w cross country i w maratonach można było powiedzieć, że było to, kiedy Nino po prostu przesiadł się na koła 29 cali i już na tych kołach zostaje do końca. Przynajmniej do teraz, kiedy to nagrywam, dalej jeździ na kołach 29 cali. Tak naprawdę cały zawodowy peleton kolarzy cross country ściga się właśnie na tych dużych kołach i te średnie trochę odchodzą. Natomiast wielu producentów gdzieś tam, którzy zastosowali te średnie rozmiary kół, pewnie jeszcze trochę tych rowerów w ofertach mają, choćby przez to, że wyprodukowali trochę ram i potrzebowali po prostu dalej te rowery jakoś sprzedawać. Natomiast wracając do rowerów gravelowych, no to tutaj jest trochę, trzeba nabrać takiego dosyć dużego dystansu do tej branży, do tego segmentu rowerów typu gravel, no bo dla sceptyków to jest rower, który tak naprawdę niewiele różni się od roweru przełajowego i po części tutaj bym się zgodził, bo no jakieś tam niuanse geometryczne czy tam rozstawy widełek różnią te rowery. Tak samo niektórzy mówią, że rowery szosowe typu Endurance z jakąś szerszą oponą także mogą sobie spokojnie wjechać w teren. No i tutaj gdzieś tam też można by się zgodzić. Natomiast rowery gravelowe są bardzo, bardzo uniwersalnymi rowerami. I tak naprawdę jeśli spojrzy się na większą część geografii naszego kraju, bo będę dzisiaj się odnosił typowo do naszego kraju, to tak naprawdę rower gravelowy średnio by się przydawał tylko w tych górzystych partiach naszego kraju, a jeśli ktoś kupowałby sobie jeden z pierwszych rowerów, który miałby, tak jak u nas gdzieś tam na północy kraju, czy na Pomorzu, czy w centralnej części Polski, służyć jako taki rower uniwersalny, kogoś, kto w ogóle się nie ściga na rowerze, tylko po prostu na nim jeździ i chciałby, nie wiem, robić sobie jakieś dłuższe wycieczki po lesie, czy gdziekolwiek, czy nawet czasami po szosie, czy dojeżdżać do pracy i miałby być to taki typowo uniwersalny sprzęt, no to gravel tutaj jest jakby no chyba pierwszą odpowiedzią. Oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że równie dobrze może się sprawować rower MTB sztywny na kołach 29 cali i tutaj można sobie gdzieś żonglować oponami i robić z tego pseudo szosówkę do jeżdżenia po asfalcie i tak samo zda egzamin w każdym terenie i też do pracy można nim dojechać. No natomiast gravel może wypadać jako rower dużo tańszy przez to, że nie ma amortyzacji, kiedy wybieramy rower aluminiowy.
będzie wymagał mniejszej konserwacji, bo tak naprawdę odchodzi nam serwis właśnie amortyzatora, czy amortyzowanej sztycy, czy opuszczanej sztycy, chociaż to do graveli pewnie też niedługo już będzie wchodziło. No takim największym kosztem tak naprawdę w utrzymaniu takiego roweru będą hamulce tarczowe, które będą hydrauliczne i to będzie taki najbardziej skomplikowany mechanizm w tym całym rowerze. A jeśli chodzi o takich bardziej wprawionych w bojach riderów, no to ja już w zeszłym sezonie widziałem rowery gravelowe, dokładnie GT Grade'a, który sobie świetnie po takich naszych tutaj lokalnych singlach dawał radę i z hopy też sobie skakał i tak dalej, więc to tutaj bardziej wszystko jest w rękach i nogach tego, kto jeździ na tym rowerze. No ale będę cały czas wracał do tego, że to jest tak naprawdę bardzo uniwersalna maszyna i właśnie głównym moim zdaniem argumentem na to, że ten rower długo pozostanie w ofercie, jest właśnie to, że będzie to taki pierwszy wybór, jeśli chodzi o taki uniwersalny rower. Kiedyś był taki segment, zresztą u sprzedawców w sklepach dalej funkcjonuje taki segment jak rowery crossowe i producenci też mają taki segment, czyli rower na 29 cali, jeszcze nie trekkingowy, z prostą kierownicą, z jakimś tam amortyzatorem gorszym czasem, bo mało jest tam lepszych amortyzatorów i to jest takie coś pomiędzy takim budżetowym MTB i pomiędzy rowerem trekkingowym. Nie jest to ani miejski rower, to jest taka mieszanka. Nigdy mi się te rowery jakoś specjalnie nie podobały, natomiast wiem, że wiele ludzi wybierało te rowery i myślę, że właśnie rower gravelowy mógłby dla takich osób jak najbardziej trafić. Jeśli chodzi o zakup, to pewnie największą trudnością, by przekonać osoby do wyboru tego roweru, będzie trochę inna pozycja na rowerze. Myślę, że troszeczkę bardziej taka nagięta nad kierownicą. No i sama kierownica pewnie też będzie dla wielu osób problemem. Natomiast taki typ kierownicy na jakiś dłuższym etapie używania pewnie się wielu osobom bardziej spodoba, no bo węższą kierownicą trudniej jest o cokolwiek zahaczyć, łatwiej jest ten rower też zaparkować, oprzeć o coś i czy przecisnąć się w korku między samochodami, bo myślę, że do tego gravele mogą być też wykorzystywane właśnie jako jakiś tam taki pseudo-commuter do poruszania się po mieście, do pracy, do szkoły, na studia i tak dalej, a później po pracy można sobie od razu spokojnie wskoczyć i pojechać, nie wiem, zrobić rundkę 30 km w terenie, po szutrach, po lesie, nie ma żadnego problemu. Oczywiście sytuacja zmienia się diametralnie, jeśli jedziemy w góry, no bo to tam już trzeba być naprawdę kimś wprawionym, z dobrą techniką, żeby sobie tam po tych górskich szlakach poradzić, jeździć. No oczywiście nie mówię tutaj o przygotowanych singlach, jakichś tam szutrowych, no bo na to gravel może wjechać jakby z marszu i tam sobie świetnie radzić. Dlatego mój osąd jest taki, że gravele będziemy mieli jeszcze długo, długo, długo w ofercie. Prędzej skłaniałbym się ku temu, że w segmencie takich rowerów użytkowych, a nie wyścigowych, gravele zdecydowanie wypchną rowery przełajowe i rowery przełajowe zajdą do takiej totalnej niszy tylko użytkowników sportowych tak naprawdę, bo raczej nie będą miały racji bytu wobec rowerów gravelowych do takiego używania zwykłego. Dawid, skończyłeś jeździć, trzeba cię od nowa puścić. No i wracając, no właśnie wydaje mi się, że te gravele wypchną troszkę z ofert producentów i sklepów przełajówki. Przełajówek podejrzewam, że będzie jedna, dwie w ofercie i pewnie to będą już takie droższe rowery na bardziej dobrym osprzęcie, jeden na prawdopodobnie w większości lub nawet na karbonowych ramach, a z kolei właśnie rowery gravelowe będzie można dostać w różnych konfiguracjach na różnego typu osprzęcie i myślę, że to jest raczej jakiś tam, przynajmniej dla mnie to jest jakiś tam słuszny kierunek, bo zdaję sobie sprawę z tego, że pewnie wielu zwolenników kolarstwa przełajowego by wolało, żeby tych przełajówek było jeszcze coraz więcej. No i to by była chyba cała moja wypowiedź, którą chciałem wam powiedzieć na temat rowerów gravelowych. Ja bardzo chętnie posłucham tego, jakie są wasze opinie na temat tego, jak rozwija się gravel, no bo już mamy różne kosmiczne projekty graveli, tak jak zrobił to Canyon z tą podwójną kierownicą. Mamy już grupę osprzętu dedykowaną do leveli gravelowych,
do rowerów gravelowych, czyli Shimano Gear X, mamy też buty RX 800 od Shimano, powstaje coraz to nowe rzeczy, które są dość dedykowane dla rowerów gravelowych, także ten segment chyba się będzie całkiem nieźle rozwijał i tak jak zawsze, pole komentarzy jest dla Was. Bardzo chętnie posłucham Waszych opinii o tych rowerach. Może napiszcie jeszcze, czego Waszym zdaniem brakuje, jaki segment jeszcze powinien się pojawić na rynku, bo to by było ciekawe. Czy są jeszcze jakieś luki, bo mamy teraz tych segmentów bardzo dużo, te rowery są bardzo mocno podzielone na konkretne typy, a czy coś jeszcze by mogło być? No to jest ciekawe pytanie, może sobie spróbuję na nie właśnie w komentarzach odpowiedzieć. We wtorek widzimy się oczywiście w programie cyklicznym, gdzie podrzucę Wam porcję newsów, a już wiem, że będzie o czym mówić. No i za tydzień kolejna pogadanka, no i mam nadzieję, że tym razem już na zewnątrz. Ode mnie to wszystko na dzisiaj, dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!